Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Według oficjalnej chronologii, predatorzy po raz pierwszy pojawili się na Ziemi blisko 3000 lat przed naszą erą. Lądując na terenie starożytnego Egiptu, porozumieli się z ludźmi, którzy za umożliwienie przeprowadzenia polowań raz na 100 lat zostali nauczeni przez predatorów budowania piramid i otrzymali wiele rozwiązań technologicznych. Kosmiczni przybysze odcisnęli tak wielkie piętno na Egipcjanach, że zostali praktycznie od razu wyniesieni do rangi bogów, którzy byli przez nich czczeni. Od tamtej pory, nie licząc rytualnych polowań, podczas których młodzi łowcy mogli dostąpić wyniesienia do rangi wojowników, doświadczeni predatorzy odwiedzali ludzkość w czasach największych wojen. Około roku 55 przed naszą erą, jeden z doświadczonych łowców nękał rzymskie legiony, jak i celtyckie plemiona podczas wojen galijskich. Sam Juliusz Cezar zastanawiał się, czemu oddziały wysłane na zwiady nie powracały, aby zdać raport. Powodem tego były łowy predatorów, dla których gęste lasy Europy były idealnym miejscem do przeprowadzenia polowań. We wrześniu 1187 roku, w czasach wypraw krzyżowych, niespełna miesiąc przed upadkiem Jerozolimy, jeden z łowców nękał mieszkańców Królestwa Niebieskiego, osłabiając ich morale, co przyczyniło się do szybszego podbicia miasta przez Saladyna. W 1863 roku predator zwabiony wojną secesyjną polował na żołnierzy Unii i Konfederatów. Powodowało to osłabienie morali wojaków i czasowe przymusowe sojusze, które jednak zawsze kończyły się krwawą jatką. Między rokiem 1914 a 1916 Jałczyja zostali zwabieni na tereny Francji, ogarniętej chaosem I wojny światowej. Żołnierze strony francuskiej jak i niemieckiej, siedząc w swoich okopach i walcząc o każdy metr ziemi niczyjej, położonej między nimi, stali się ofiarami działań predatorów, którzy w pewnym momencie wybili załogę okopów obsadzającą kilkanaście kilometrów frontu. Oprócz standardowych wojen między państwami, predatorzy kilkukrotnie brali udział w wojnach mafijnych. Do takiej sytuacji doszło m.in. w 1930 roku w New Way City, gdzie predator postanowił zapolować na gang Bruna Borgi. Ostatecznie jednak został zwabiony w pułapkę, ciężko ranny, wysadził całe miasto, uchodząc z życiem, czym złamał kodeks honorowy predatorów. W czasach II wojny światowej predatorzy pojawili się na kilku frontach. Polowali na nazistów, którzy eksplorowali dżungle Ameryki Południowej w poszukiwaniu złota Inków. Pojawili się podczas wyniszczających walk pomiędzy Rosją a Niemcami w Stalingradzie. Neutralizowali obrońców Berlina w 1945 roku, jak i pojawili się nieopodal Hiroshima i Nagasaki, zwabieni potężnymi eksplozjami. W 1968 roku predatorzy przybyli do Wietnamu Południowego podczas konfliktu wietnamskiego. W niegościnnych leśnych terenach nękali zarówno członków Wietkongu, jak i zmęczonych amerykańskich żołnierzy. W latach 80. XX wieku zostali zwabieni do Nikaragui, ogarniętej wojną domową. Polowali tam na Amerykanów i partyzantów, którzy byli przez nich szkoleni w celu obalenia lokalnego dyktatora. W 2007 roku amerykański oddział wojsk napotkał ksenomorfa i predatora podczas działań w Iraku. Ostatecznie z kilkudziesięcioosobowego oddziału przetrwał tylko jeden żołnierz, przetransportowany z górskich terenów przez helikopter Wayland Industries. Mimo że żołnierz posiadał nagrania tamtych wydarzeń, zostały mu one odebrane, a sprawa zatuszowana. To jedynie czubek góry lodowej, gdyż historia korelacji ludzi z predatorami jest znacznie bardziej rozbudowana. Wszystkie te wydarzenia zostały przedstawione głównie w komiksach, grach komputerowych i filmach. Przykładowo, jeśli chcielibyście posłuchać o człowieku, który stał się nieśmiertelny dzięki technologii Jałczyja, lub o organizacji Spearhead, która polowała na predatorów, piszcie o tym śmiało w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!